Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek i witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Będzie o jajkach, akumulatorach i o moim sąsiedzie. Od kilku miesięcy nie mieszkam już na stałe w Szczecinie. Mieszkam poniżej troszkę 100 km od Szczecina, na wsi, pięknej lubuskiej wsi w północnej części województwa lubuskiego, prawie na granicy z województwem zachodniopomorskim. I czasami chodzę po jajka do sąsiada i ostatnio jak byłem u niego po jajka, to widzę, że tam stoją dwie warty takie koło garażu i pytam się: sąsiad, co to za akumulatory? A on mówi: idź pan z tym, to takie dziadostwo, ty se panie akumulator to weź i to się do niczego nie nadaje. No i tak jak sąsiad zasugerował, oprócz jaj wziąłem też dwa akumulatory, a było to tak, że gdzieś tam pod koniec 19 roku sąsiadowi przestało odpalać auto, no i poszedł do sklepu kupić akumulator. Kupował w takim tradycyjnym małym sklepie w Strzelcach Krajeńskich. Przyszedł, potrzebuje akumulator, dobrali, przyniósł i ten akumulator po parunastu tygodniach, czy też po kilku miesiącach zaczął szwankować. Sąsiad zdenerwowany wsiadł w samochód, pojechał. Powiedział, że on już nie chce takiego, a to była Warta Silver, w miarę przyzwoity akumulator 77. I on chce najlepszy jaki jest, bo on nie będzie co miesiąc, co dwa, co trzy, czy tam co ileś kupował. No i kupił Wartę AGM-a 70, top stopów i na tym akumulatorze kupował go na wiosnę i kupił świeży akumulatorek tak naprawdę, bo akumulator wyprodukowany w marcu 20 roku, on kupował, nie wiem, tam w maju, czy nie chcę tu konfabulować z datami, żeby tego nie układać storytellingu jakiegoś w kategorii tego akumulatora, ale kupował go w 20 roku, bo mówił, że to ledwie ta korona się zaczęła i nie minęło parę miesięcy, odstawił auto do mechanika, no i mechanik mu powiedział: panie, z tego akumulatora to już niewiele może być, ale tutaj jest rozrusznik do naprawy. I to jest kontekstem tego odcinka, że bardzo wielu z Was naprawę swojego samochodu zaczyna od zakupu akumulatora, podczas gdy tak naprawdę solidna i przyzwoita diagnostyka to jest taka podstawa. My używamy od 2 lat tego naszego projektu GIT1. To jest tester, który przede wszystkim, czy też urządzenie diagnostyczne do instalacji elektrycznej samochodu, które właśnie stawia mocno na diagnostykę. My przy każdej sprzedaży akumulatorów w naszej firmie Świat Akumulatorów w Szczecinie, przy ulicy Gryfińskiej 106, patrzcie jakie świetne lokowanie, badamy, po pierwsze, z czym klient przyjeżdża, tak naprawdę nie wciskamy akumulatorów, najpierw sprawdzamy, w czym jest problem, bo jak jest problem, tak jak w przypadku mojego tutaj sąsiada, no to za kilka tygodni, za kilka miesięcy problem wróci, bo akumulator osłabnie, przestanie być czy też z powodu alternatora niedoładowany, czy też z powodu rozrusznika. Uszkodzony może być akumulator, bo może być albo zbyt długi ten rozruch, albo może być tam jakieś zwarcie w jakimś miejscu i można po prostu rozładowywać ten akumulator. Naprawdę tych takich cudów, które mogą się podziać na poziomie alternator, rozrusznik, akumulatorów na tej wielkiej trójce, jest dość dużo, nie wspominając o przewodach. Tutaj nagrywałem kiedyś odcinek z Tytusem na temat tego, jak ważne są przewody prądowe. Tutaj zamieszczam link do tego odcinka. Serdecznie zachęcam, żeby sobie do niego zaglądać, bo on rozświetla bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo. No i po tej naprawie sąsiad w niespełna rok został z 3 akumulatorami. Na jednym akumulatorze jeździ, a 2 dziady, jak on to ładnie określił, leżą pod stodołą i on: panie, ty warty to nigdy nie będzie chciał. Bardzo go lubię, to nie przegrzeźniam sąsiada, ale to jest taki człowiek, który od dziecka wychowany na wsi i też miałem dziadków na wsi i po prostu wiem, jak ta gwara wiejska wygląda. Też potrafię. Nie wstydzę się tego. Dobrze, zacznijmy od tej pierwszej warty, którą kupił sąsiad. Zobaczcie, akumulator wyprodukowany w maju 2019 roku. Jest to akumulator typu SMF, czyli bez dostępu do elektrolitu. To się nazywa Sealed Maintenance Free, czyli akumulator kwasowy, bezobsługowy. Ten akumulator, zobaczcie, w teście GIT-em pokazał napięcie 1,3 V, prąd rozruchowy 68 A, rezystancja wewnętrzna w tym akumulatorze na starcie wyniosła 45,4 miliohma. No wiadomo, SOC, poziom naładowania 0%, SOH nawet nie do podania. Z kolei drugi akumulator, który też przeleżał naprawdę, naprawdę bardzo długo, Miał parametry takie 12,47 V, 591 A, 5,2 mΩ, jeżeli chodzi o rezystancję wewnętrzną, SOC, poziom naładowania 77%. Obydwa te akumulatory badają w temperaturze około 5 stopni. No i wróciłem do sąsiada zapytać, jak to długo trwało. No więc ta warta 7,7 to tak mniej więcej od początku korony leżała sobie gdzieś tam w tej stodole. Natomiast ten akumulator AGM czasami sąsiad używał do odpalenia traktora. Poodpalał, pokosił, porobił co potrzeba. Pewnie prądnica, nie wiem co on tam ma, czy też alternator w tym jego, on ma 30. To eksperci tutaj od ciągników niech mnie poprawią. Także ten akumulator był tam co jakiś czas używany. I wracamy z powrotem do tej warty 7,7 i do tego AGM-a. Tak rozładowanego akumulatora nie ma sensu za bardzo tam prażyć prostownikiem, zmuszać go, kombinować. Te odsiarczacze to jest jeden wielki mit. Ja za niedługo przygotuję na ten temat odcinek. Pokażę Wam, jak to wygląda, bo w instrukcji obsługi każdego urządzenia do odsiarczania jest napisane, że służy do dbania o sprawne elektrycznie akumulatory, które nie są zasiarczone trwale. Także pośmiejemy się wspólnie. Oczywiście wiem, że tutaj jest spora grupa wyznawców tych pików, szpilek, jak to się tam nie robi. Także porozmawiamy sobie o tym, czym jest siarczan ołowiu, czym jest skrystalizowany siarczan ołowiu w innym odcinku. Będziemy trywializować tą sprawę i też pokażę Wam pewną metodę turecką odsiarczania. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć ten film, bo był tak genialny, widziałem go sporo czasu temu. Ale dobra, wracamy. Postanowiłem połączyć te akumulatory równolegle, w związku z tym, że to stare akumulatory, nie chciałem się tam wbijać w dokładanie czegoś tam nowego. Połączyłem plusa z plusem, minusa z minusem i zostawiłem te akumulatory na niespełna dobę. I po tym, jak to napięcie zaczęło mi się bardzo fajnie wyrównywać na tych akumulatorach, nadal razem te akumulatory podłączyłem do Coulomba, aby Coulomb je naładował. No i po takim ładowaniu pokażę Wam parametry elektryczne najpierw tej warty 7,7 z płynnym elektrolitem. GIT pokazuje następujące parametry, tym razem już w temperaturze plus 10 stopni Celsjusza, 12,66 V poziom naładowania, takie jest napięcie 24 godziny po odłączeniu Coulomba, który ładował blisko dobę. Mamy już 398 A prądu na rozruchu i rezystancja bardzo ładnie nam spada z tych 45 na 7,8 mΩ. SOC, poziom naładowania 100%, SOH, ten poziom sprawności akumulatora wzrasta do 52%. Fajna sprawa, ale Alphabat powie nam prawdę, co tak naprawdę siedzi w tym akumulatorze. Podłączyłem ten akumulator pod mojego serdecznego przyjaciela Alphabata, obciążyłem go prądem o natężeniu 25 A w temperaturze 15 stopni, to ważne, zanotujcie to, 15 stopni i czekałem, aż ten akumulator osiągnie napięcie 10,5 V, aby ocenić jego, oszacować jego pojemność. Akumulator w temperaturze, podkreślam, 15 stopni rozładowywał się przez 92 minuty. Po kompensacji temperatury i po przeliczeniu tego na pojemność wyrażoną w amperogodzinach wychodzi nam, że ta pojemność tego akumulatora po takim ratowaniu wynosi 57,47 amperogodziny. Ten akumulator ponownie trzeba było naładować. Znowu taki 20-godzinny tryb ładowania i później 24 godziny odpoczynku. Ale tym razem zacznę od ocenienia tego prądu zwarciowego. No i zobaczcie, ten akumulator podłączony pod Lewandę B200 na ten test 30-sekundowy, czyli ten test prądu zwarciowego oznaczył, że akumulator ma 1355 A prądu zwarciowego w 30 sekund i najniższe napięcie zarejestrowane przez Lewandę to 5,4 V. Bardzo fajnie, akumulator sobie odczekuje 1 godzinę, podłączam go pod GIT1, czyli pod nasze urządzenie do pomiaru zarówno akumulatorów, jak i instalacji elektrycznej w aucie. No i w temperaturze plus 10 stopni ma napięcie 12,67, prąd rozruchowy 571 A, szacuje GIT1, rezystancja wewnętrzna 5,4 mΩ, SOC 100%, poziom naładowania, SOH, poziom sprawności wzrasta do 76 A. Mam akumulator przebadany elektrycznie, oszacowany ten prąd zwarciowy, akumulator sobie odpoczął, teraz pora, aby zajął się nim Alphabat i obciążam ten akumulator prądem o natężeniu 25 A, ale tym razem było dość chłodno na zewnątrz. No i temperaturka sięgnęła tylko plus 10 stopni Celsjusza tego akumulatora. Ten akumulator do napięcia 10,5 V rozładowuje się 94 minuty, czyli o 2 minuty dłużej niż w tym pierwszym rozładowaniu, ale po kompensacji temperatury, po przeliczeniu na amperogodziny, zgodnie z tym, co pozwala nam norma, oszacowałem pojemność tego akumulatora na 60,78 amperogodziny, czyli prawie 61 amperogodzin udało się uzyskać z tego akumulatora. Akumulator ponownie naładowałem, 20-godzinny cykl, akumulator sobie odpoczął i sprawdzę jeszcze, jak w tym takim trzecim cyklu ładowania ten akumulator ma ten prąd zwarciowy, bo coraz bardziej zaczyna mnie to interesować. No i słuchajcie, ten akumulator podłączony pod Lewandę B200 po raz drugi pokazuje prąd zwarciowy 1926 amperów. Tam prawie 600 amperów więcej w ciągu 30 sekund dostarczył ten akumulator w temperaturze plus 10 stopni i napięcie spadło tylko do 7,27 V, a poprzednio było 5,4 V. Czyli bardzo przyzwoity wynik. Ja ten akumulator naładowałem ponownie. I teraz przejdźmy do tego AGM-a. Pokażę Wam w temacie AGM-ów. AGM, wiadomo, był trochę używany. Jest to o wiele lepszy akumulator, ale zerknijmy. Parametry wyjściowe na start tego akumulatora, no to tam wiadomo, już mówiłem, 12,47 V, 591 amperów i 5,2 miliohma, SOC 77. Po takim ładowaniu równoległym, najpierw tych dwóch akumulatorów, potem podłączyłem ten akumulator pod GIT-a ponownie, aby go sprawdzić. No i po tych 24 godzinach od odłączenia ładowania mamy już napięcie 12,9 V, czy też 12,90 V. Prąd rozruchowy oszacowany przez GIT-a 597 amperów, 4,3 miliohma, rezystancja wewnętrzna, czyli rezystancja spadła o blisko 1 miliohm, SOC poziom naładowania 100%, poziom sprawności 81%. Tak naładowany akumulator podłączam pod Alphabata, obciążam prądem o natężeniu 25 amperów w temperaturze, akurat nie tego badałem, w temperaturze plus 10 stopni w pierwszym teście. Czas rozładowania to 87 minut do napięcia 10,5 V i pojemność tego akumulatora została oszacowana na 57,37 amperogodziny. Wiadomo, akumulator rozładowany, trzeba go naładować, odczekać chwileczkę. No i zaczynamy od pierwszego testu zwarciowego. W pierwszym teście zwarciowym ten akumulator generuje z siebie 1882 ampery w ciągu 30 sekund i napięcie spada do 7,27. Ciekawa sprawa. Sprawdzałem to 3 razy, bo tu mi się pojawiło 7,27 i tam mi się pojawiło 7,27, ale tak dokładnie jest. Odczekam sobie akumulatorek godzinkę i sprawdzamy parametry elektryczne tego akumulatora. No i tym razem mamy już 12,9, znowu to napięcie, 604 ampery prądu rozruchowego. Rezystancja utrzymała się ta sama, 4,3 miliohma, SOC 100%, SOH wzrasta nam tylko 1% do 82 i ten akumulator podłączamy po raz kolejny pod Alphabata Pro. Tu już badałem kilka dni później, temperaturka jest 15 stopni w plusie. Czas rozładowania 2 minuty dłużej, czyli 89 minut i jeżeli weźmiemy pod uwagę kompensację temperatury, to ta pojemność wynosi dla tej temperatury 56,64 amperogodziny, czyli tam niespełna 1 amperogodzinę mniej niż w wyniku dla temperatury 5 stopni niższej. Taki akumulator należy naładować, znowu odczekać sobie troszeczkę czasu i przeprowadzę po raz kolejny test zwarciowy, czyli ten drugi test zwarciowy po drugim ładowaniu i mam 2225 amperów prądu zwarciowego w ciągu 30 sekund. Napięcie spada do 8,16 V dla temperatury plus 10 stopni. Akumulator odczekuje sobie godzinkę i po raz ostatni podłączam GIT1 i napięcie 12,90, prąd rozruchowy 684 ampery, 3,7 miliohma, rezystancja wewnętrzna ładnie spadła, SOC 100%, SOH 93%. Ten oto sposób mojemu sąsiadowi, w zasadzie to już sobie, uratowałem te dwa akumulatory, bo z sąsiadem się dogadałem tak, że jak będzie potrzebował coś tam do ciągnika, to da znać, sobie przyjdzie tutaj do labo i sobie weźmie, bo tam zamiedzą. Możemy sobie przechodzić do sąsiada. I kontekstem i wydźwiękiem tego odcinka jest to, że bardzo często narzekacie na akumulatory, że są złe, podłe i niedobre. A z mojego doświadczenia wiem, że 9 na 10 przypadków, i nie strzelam tego tak z dyni, że po prostu od tak sobie wymyśliłem, żeby to ładnie było, ale 9 na 10 przypadków naprawdę nie ma nic wspólnego z akumulatorem. Są to kwestie związane czy to z przewodami, czy to z alternatorem, czy to z rozrusznikiem. Akumulator może być jedynie ofiarą tego wszystkiego. Oczywiście jest też druga strona medalu, bo jak przyglądam się akumulatorom, które są dostępne na rynku, to z kolei uważam, że przynajmniej w 80%, przepraszam za brzydkie słowo, naprawdę bardzo przepraszam za to, co teraz powiem, to jesteście dymani na jakości akumulatorów. Dajecie się nabierać na lep naklejki, ładnie to co brzmiało, no lep naklejki, która przyjmie wszystko, natomiast w większości wypadków te rzeczy, gdzie łasicie się na cenę, to są gówniane akumulatory. One nie są warte zakupu, bo mam świadomość, że można w łatwy sposób kupić 66 Ah w obudowie L3 i nakleić na tym choćby nawet 80 i to sprzedawać, bo jest bardzo mało chętnych, którzy Wam o tym powiedzą. Ja przyznam się szczerze, też nie chcę, inaczej, mam dla kogo żyć i nie chcę publikować wyników testów akumulatorów, które skupuję z rynku, porównuję sobie dla swojej świadomości, bo naprawdę nie chcę zaczynać. Miałem wiele takich gruźb, wiele takich sytuacji, abym się czymś tam nie interesował i tak dalej. I ja naprawdę chcę sobie żyć w dużym spokoju i nie ryzykować tego, że ktoś będzie miał ochotę przejechać mnie, jak będę jechał rowerem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to zachęcam do tego, żeby subskrybować, polajkować. Będę Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny za to. I to na tyle. Pozdrawiam ze Szczecina, Gryfińska 106. W Szczecinie to jest to miejsce, w którym możecie przyjechać na kawę. Tak, możemy sobie wypić wspólnie kawkę, posiedzieć. Nie musicie nic kupować. Możecie tylko po prostu odwiedzić. Natomiast jeżeli byście sobie chcieli coś posprawdzać i tak dalej, to czy to e-moto.pl, czy to masterofgrid.pl. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.